nikogo nie przestraszył lekki deszcz. Boisko przy szkole podstawowej nr 10 w Sieradzu było pełne gości i dzieciaków. Festyn rodzinny przynosi efekty w postaci integracji środowiska szkolnego. No myślę, że tak, dlatego że my go przygotowujemy wspólnie z rodzicami. Właściwie głównie rodzice są tymi, którzy nas wspierają. Bez ich udziału byłoby to niemożliwe. Więc myślę, że taka integracja jest i przy okazji przygotowań, i przy okazji samego festynu. Kiedy rodzice przychodzą ze swoimi pociechami, żeby spędzić tutaj czas, kiedy przynoszą nam, bo te wszystkie nagrody, które losujemy, no to również zasługa rodziców, którzy nas wspierali. Więc myślę, że cel integracji osiągnięty. No i kolejny cel finansowy, po to, żeby zdobyć środki na wyjazd, w nagrodę dla najlepszych uczniów naszej szkoły, również osiągniemy. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, co prawda trochę przeszedł nam deszcz, ale cieszę się z tego powodu, że i szkoła 10, i szkoła 9, i szkoła numer 1, 2 przedszkola organizują takie festyny. To jest doskonała forma nie tylko wspólnego działania dzieci, ale również i rodziców. Rodzice zaangażowani w organizację tego przedsięwzięcia potrafią wspólnie coś zrobić, nie tylko dla siebie, ale też i dla innych. I to jest jak najbardziej godne podziwu i podziękowania, że potrafimy się integrować, że potrafimy upiec placki, ugotować bigos, żeby się podzielić wspólną radością i cieszyć się zabawą i kulturalną, i sportową. A było czym się cieszyć. Dziesiątka jak zawsze przygotowała mnóstwo atrakcji. Była loteria fantowa, stoiska z pysznościami, policyjny radiowóz czy wozy strażackie. Dzieci bez trudu rozpoznawały nawet te najnowsze. Ład, umie jeździć bardzo szybko. Sapo, sapo, proszę cię, tam za chwilę zacznie się. Tradycyjnie sąsiadujący ze szkołą Orlik przyciągnął miłośników piłki. Grali zarówno młodsi, jak i nieco starsi. No i oczywiście nie mogło zabraknąć części artystycznej przygotowanej przez uczniów sieradzkiej dziesiątki. Jak żółw, od rakiety ucieka.